Ciągnik Massey Ferguson 3709 WF, jak już wspominałem, ma bardzo szeroką, przestronną kabinę o szerokości 1,20 m. Oprócz tego mamy też bardzo szerokie drzwi, które ułatwiają nam wejście do tego ciągnika. A zatem po otwarciu uzyskujemy bardzo szeroką przestrzeń na dole i u góry wejścia, także wchodzenie jest bardzo łatwe i komfortowe. Tak samo zarówno wejście, jak i wyjście. Mamy sporo miejsca, a zatem każdy do takiego ciągnika wejdzie i wyjdzie bardzo wygodnie. Ciągnik Massey Ferguson 3709 WF został wyposażony w kabinę o szerokości 1,20 m. Jak zatem Państwo widzicie, jest ona bardzo przestronna, w środku jest dużo miejsca, można sobie usiąść wygodnie, swobodnie. Mamy dużo miejsca, czujemy się komfortowo, dlatego bardzo wygodnie i wydajnie można takim ciągnikiem pracować. Ponadto jest bardzo dużo miejsca nad głową. Osoby wysokie na pewno znajdą dużo miejsca i będą się czuły komfortowo. Ciągnik ten wyposażony jest w fotel amortyzowany pneumatycznie, oczywiście w klimatyzację, układ ogrzewania. Przekładnia napędowa, jaka znajduje się w tym modelu, to jest przekładnia 24x12 o nazwie Speed Shift i Power Shuttle. Oznaczenia te sugerują nam, że mamy do czynienia z rewersem elektrohydraulicznym. Czyli tutaj mamy rewers elektrohydrauliczny, czyli możemy zmienić kierunek jazdy w dowolnym momencie. Tak mamy jazdę do przodu, tak mamy pozycję neutralną, a w ten sposób mamy jazdę do tyłu i możemy w każdej chwili zmienić, czy to z jazdy do przodu na tył w ten sposób, czy z jazdy z tyłu do przodu. I zmiana kierunku jazdy oczywiście następuje bez użycia pedału sprzęgła. W każdej chwili możemy ten kierunek zmienić. Ponadto do tego rewersu mamy specjalny okrętło potencjometr, który służy do ustawiania agresywności zmiany kierunku jazdy. Przekręcając go, możemy sobie ustawić albo bardzo agresywne, czyli szybką zmianę kierunku, albo bardzo delikatną, powolną, taką płynną z jazdy naprzód do tyłu i odwrotnie z tyłu naprzód. Oznaczenie Speed Shift oznacza, że mamy dwa półbiegi, a zatem mamy przyciski na dźwignię zmiany biegów, żółw, zając. Przyciskami tymi możemy elektrohydraulicznie podczas jazdy zmieniać przełożenie, a zatem zmieniać prędkość jazdy. Ponadto u góry mamy przycisk sprzęgła, czyli podczas zmiany biegów nie naciskamy sprzęgła nożnego, tylko z tym przyciskiem zmieniamy bieg. Przekładnia ma 24 przełożenia do przodu oraz 12 do tyłu. Prędkość maksymalna tej przekładni wynosi 24 km na godzinę. Kolumna kierownicy jest regulowana w dwóch płaszczyznach. Regulacja teleskopowa w ten sposób. No i druga regulacja kąta pochylenia. W ten sposób odbezpieczamy i w ten sposób ustawiamy sobie kąt. Seria 3700 posiada całkowicie nową deskę rozdzielczą. Jest ona jeszcze bardziej przejrzysta, czytelna dla operatora. Dlatego wszelkie informacje będzie mógł on uzyskać w łatwiejszy sposób. Załączanie przedniego napędu i blokady mechanizmu różnicowego dokonuje się elektrohydraulicznie za pomocą przycisków, które są pod ręką bardzo blisko. W każdej chwili operator może je załączyć podczas jazdy. Tu można elektrohydraulicznie załączać przedni napęd, blokadę mechanizmu różnicowego. Wszystkie ciągniki serii 3700 posiadają pamięć obrotów silnika, a zatem nie musimy gazem ręcznym ustawiać obrotów, które nas interesują, ale możemy je zapamiętać i po naciśnięciu jednego przycisku zostaną one włączone. Aby je zmienić, zwiększyć lub zmniejszyć, używamy tutaj tego przycisku widocznego na desce rozdzielczej. W zależności od naszych potrzeb możemy ciągnik wyposażyć w dwie lub trzy pary wyjść hydraulicznych. W tym ciągniku mamy trzy wyjścia hydrauliczne sterowane za pomocą dźwigni mechanicznych. Tu mamy pierwszą dźwignię, drugą oraz trzecią. Obsługa tylnego podnośnika jest za pomocą dwóch dźwigni. Tutaj mamy podnoszenie, opuszczanie za pomocą tej dźwigni. No i druga dźwignia tutaj w tym miejscu. Dźwignia ta służy do ustawiania głębokości pracy tylnego podnośnika. Przechodząc dalej, mamy przełącznik gazu ręcznego, czyli w ten sposób zwiększamy obroty silnika stałe, w ten sposób obniżamy. Dodatkowo tutaj mamy przycisk
stałych obrotów silnika, czyli to jest pamięć obrotów silnika. Wystarczy go raz nacisnąć i stałe obroty silnika zostają wywołane. Przełącznik, który służy do włączania tylnego wałka WOM. W ten sposób wałek włączamy, w ten sposób go wyłączamy. Prezentowany ciągnik został wyposażony w klimatyzację i ogrzewanie. Do obsługi tych układów służy tutaj ten panel widoczny po mojej prawej stronie u góry kabiny. A po lewej stronie mamy radio. W serii ciągników masy Ferguson 3700 w porównaniu do poprzedniej serii oferowanej nastąpiła zmiana umiejscowienia pedału gazu nożnego. Pedał ten został umiejscowiony bardziej ergonomicznie, bardziej wygodnie, a zatem został ustawiony w takim miejscu, gdzie mamy naturalne ułożenie stopy i operator czuje się wtedy bardziej komfortowo i może pracować przez dłuższe godziny.